Witam, dziś w odcinku chciałem się pochwalić, a czy pochwalić, może się komuś, no jak zwykle, może się komuś przyda. Temat taki. Ktoś poznaje, do czego to może służyć 45 Newta. Tester albo narzędzie do sprawdzania napięcia pasa napędowego w motocyklach, najczęściej chopery czy tam jakieś inne sprzęty. Są sprzedawane na portalach testery. Prawdopodobnie to jest albo silnik sprężynowy, albo gazowy, nie wiem, bo go nie miałem w rękach. Natomiast wiem, jaki ma parametr. Ma parametr 10 funtów, inaczej 45 newtonów, czyli tak naprawdę 4,58 kg. I to nam jest potrzebne do tego, żeby poprawnie sprawdzić napięcie pasa napędowego w motocyklu. Ciężko to, nie wiem, nauczyć palec na wadze. Jedna metoda to jest obkręcanie pasa o 90 stopni. Jak się kręci wyżej, to wiadomo, że za luźny, jak robi niecałe 3/4, a czy 1/4, to za ciasny. Natomiast do takiego precyzyjnego sprawdzenia stówkę szkoda mi było wydać na siłownik, który ma pokazywać 4,5 kg nacisku na pasek. Bo takie coś to można sobie, ja to zrobiłem za darmo ze śmieci, które znalazłem w piwnicy. Nakrętka samohamowna. Można zastosować dwie z przeciwnakrętką, jedną. Kawałek rurki z instalacji wodnej. O-ring do zaznaczenia wartości. Tu jeszcze jest przeszlifowana faska, tak żeby mi się to, powiedzmy, nie rozkalibrowało na tej sprężynie. Podkładeczka i sprężyna. Ta sprężyna gdzieś miała naciąg, znaczy naciąg, to jest działająca na ściskanie. Maksymalnie tu jakieś 7 kg wycisnąłem. U mnie na tych, a to jest śruba z głowicy, z Fabi. 1,2 HTP jakaś nakręteczka naspawana, żeby było stabilniejsza podpora, a nie punktowe ciśnięcie w pas napędowy. I co potrzebujemy? Zakładamy sprężynę, zakładamy pseudonapęd sprężyny, jakąś podkładkę, grzybę, który nam ładnie w to będzie cisnął. I tak naprawdę wystarczy to w tym momencie tylko skalibrować na ugięciu, na jakim dystansie tworzy się siła te 4,58 kg. I trzeba mieć mniej więcej sprężynę dobraną taką, żeby tam w połowie zakresu czy ileś będzie najbardziej wiarygodne, bo jak sprężyna będzie do 5 kg, to już będzie wyciśnięta za mocno. Jak będzie za mocna, no to przypuszczam też ledwo się ruszy, a tutaj nie będziecie mieli za dużo precyzji w pomiarze. Ale akurat taką znalazłem, jest idealna, bo tak jak mówię, około 7-8 kg pokazuje maksa, a tu mam ustawione te swoje 4,5 kg. I jak to skalibrować? Już nagrywam kolejną część tego filmu. Temat, jak skalibrować nasze urządzenie. Ja do tego użyłem wagi łazienkowej. Nie jest to zbyt szczęśliwa. Lepsza by była zwykła stara sprężynowa, która precyzyjnie mierzy. Waga kuchenna, która podaje aktualny odczyt. Ta robi pomiar i zostaje na danym zakresie. Proszę, tu mamy raz. Nie pokazuje płynnie wartości, tylko musi sobie odczytać. Czyli tak, bo ja ustawiam sobie na wysokości mojego ringa. Ja to wziąłem, ustawiłem w pracy na precyzyjnej wadze i wiem, jak to teraz pokazuje. Natomiast tu można ustawić wstępnie i tak naprawdę to też będzie ok, bo tak naprawdę chodzi o jakąś tolerancję. Nie chodzi o to, żeby cisnąć 10 kg. Ani 2 kg, tylko mniej więcej 4,5 kg. Jak to będzie tam, nie wiem, 5 czy 4, to i tak to będzie w miarę blisko tej siły, która jest wymagana. I przypuszczam, że narzędziem, które kupicie za tą niecałą stówkę na Allegro, to też jest jakiś siłownik, którego też można przycisnąć bardziej, mniej i tam też siła będzie pływać. Jak nie macie śruby, chociaż to jest najszybsze, to nie wiem, moja pierwsza wizja to było wziąć, wykorzystać rurkę. Niestety ta jest trochę za ciasna, zacząłem to rozwiercać, ale ona jest krzywa i, no, i generalnie stwierdziłem, że śrubowy mi wystarczy. Może z czasem zrobię jeszcze drugi, będzie sprężyna schowana, tutaj się zrobi skalę na tej rurce, tylko muszę dopaść rurkę, która będzie
pasować, a nie blokować tej sprężyny, bo to rozwracanie to takiej dość długiej rurki wiertłem 16 mm na imadle jest takie trochę słabe. Natomiast mówię, co komu głowa przyniesie, można sobie stosować grunt, żeby efekt finalny był zadowalający i na sezon sobie sprzęta przygotować. Także ja dziękuję, pozdrawiam.